No niestety to są bezdomni, to umierają, tak? I kurde, i widzisz, tak to w życiu bywa, no. Nie dbają o siebie i to umierają. Witajcie, witajcie, drodzy widzowie. Witam was serdecznie w Smerfnej Kronice. Dzisiaj jest środa, 8 listopada 2023 roku. Jak wiadomo, Stasiek od 6 listopada jest w szpitalu. Ale nie o tym jest dzisiejszy odcinek. Mianowicie, po długich wakacjach, swoją przygodę z Gargamelem w wiosce Smurfów wznawia Kazik, który opuścił areszt. Wczoraj, to jest 7 listopada, Rafał, papa Smurfik, zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym widnieje Kazik. Jak widać na zdjęciu, Kazik bardzo dobrze wygląda. Schludny, zadbany, bez oznak jakichkolwiek chorób. Wywnioskować można, że pobyt w sanatorium bardzo dobrze na niego wpłynął. Sugerować to może, że Kazik nawiąże współpracę z Rafałem. Sytuacje z ostatnich dni pokazują, że aktorzy się wykruszają z wioski Smurfów, więc Kazik będzie następcą. Czy Kazik swoją osobowością zastąpi świętej pamięci Łysego oraz przebywającego w szpitalu Stasia? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. A tymczasem życzę wam miłego dnia i pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Piona!